No i pół dnia pracy minęło. Co trzeba wycięte. Grób pasuje jak ulał. No niestety było dużo rdzy, która wystawała poza próg, także trzeba będzie troszkę poszlifować, posztukować i tak dalej, ale tutaj fajnie wszystko wygląda. Także no zawsze no nie ma tak, żeby się kupiło próg gotowy, wstawiło i było wszystko pięknie. Aby konstrukcji nie naruszać, bo tu była zdrowa blacha, także obciąłem to troszkę niżej, to się dospawa. Tu nachodzi ta nakładka, łączenie, co próg tego nie miał oryginalnie, nie. Próg był jako jedyna całość na prasie robiony, czy na czymś, nie wiem, zaginarce podejrzewam. No a tutaj było, tu jest łączenie dwóch elementów, nie. O, tu jest to. Tak to powinno wyglądać dodatkowo jeszcze. Czego tutaj po prostu nie było, nie, na progu. Gdybym to zrobił, także zostawię to, bo to będzie naprawdę wzmocnienie od słupka B, będzie lepiej. No tutaj było dużo więcej rdzy, to już właściciel to się sam tym bawił, no w sumie niepotrzebnie, no. Także ja to będę wzmocnienie tutaj robił dodatkowe jeszcze, tu się obspawa na podnośnik. No i będzie cacy, i prożek będzie jak nowy. I autko będzie hulało i zarabiało pieniążki na siebie. No to ma być tam dla firmy budowlanej. On tam materiały tym przewozi, także to nie musi być nie wiadomo co. Ale będzie ładnie wyglądać. I na to wszystko będę kładł jeszcze strukturę poliuretan. Jak ktoś nie wiedział co, to obejrzyjcie sobie jeden z moich odcinków, jak emalowałem zderzaki do Land Rovera. Tą powłoką, bardzo fajna powłoka, bardzo się długo trzyma, bardzo wytrzyma na uderzenia, na obdarcia i tak dalej. Także na progi pasuje w sam raz. Pozdrawiam. Czyli to się ciepło. Nie zapomnij kanał zasubskrybować. Jakie to jest trudne słowo? Kto to wymyślił w ogóle? Kanał zasubskrybować. Łapkę w górę albo w dół. Jak tam sobie chce to. Nara, trzymcie się. Cześć.